Ciekawe zapytanie dotyczące badań psychotechnicznych, a w zasadzie braku tych badań w trakcie badań okresowych kierowcy kategorii B zadał jeden internauta, który się zamartwia, co robić w danej sytuacji. Także wiele osób dobrze wie, jak powinno być badanych okresowo. Kierując się Pana wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie medycyny pracy, pragnę zapytać o istotne sprawy odnośnie badań okresowych. Pracuję na stanowisku robotnika gospodarczego, który do swojej pracy używa firmowy samochód dostawczy do 3,5 tony, kategoria B. Dzisiaj odbyłem badania okresowe i mocno się zdziwiłem, iż w pakiecie obowiązkowych badań nie ma tak zwanych psychotestów. Starałem się dopytać o szczegóły w kadrach, czy muszę przeprowadzić takie badanie, czy nie. Natomiast zostało to po prostu skwitowane przez kadrową, iż posiadam aktualne badanie do 1 kwietnia. Ale przejdę do meritum sprawy. Czy jako pracownik gospodarczy poruszający się po mieście Wrocław pojazdem do 3,5 tony muszę takowe badania przechodzić? Chodzi oczywiście tutaj o badania psychotechniczne. Czy nie czekając na skierowanie z zakładu pracy mogę takie badania wykonać w innej placówce, jeśli wskazanej mi po 1 września przez zakład pracy? A mianowicie, mając naszego lekarza medycyny pracy, który prawdopodobnie świadczy takowe usługi. Czy posiadając wcześniej wydane orzeczenie w innej placówce medycznej, na przykład pańskiej, przed 1 września 2012, mój zakład pracy bądź inny lekarz ma to prawo podważyć? Bardzo proszę Pana o odniesienie się do mojego zapytania. Jest ono dla mnie ważkie z powodu dalszej pracy na obecnym etacie i w obecnym zakładzie pracy. Z poważaniem. No cóż, widzimy, że tutaj pracownicy są bardzo uświadomieni, dokładnie wiedzą, jaki zakres badań okresowych powinien być. Natomiast odpowiadając na to pytanie, no zakładamy taką teoretyczną sytuację, że ten pracownik nigdy w życiu nie robił badań psychotechnicznych, no to ten jego lekarz postąpił tak według mnie raczej mało roztropnie, nie włączając właśnie tych badań psychotechnicznych, psychologicznych do zakresu badania profilaktycznego. Według mnie w chwili obecnej wytyczne tutaj krajowego konsultanta są jasne. Problem był może w okresie takim przejściowym, kiedy każdy interpretował sobie te przepisy dotyczące wymogu badań psychotechnicznych na kategorię B prawa jazdy, znaczy na kategorię B samochodu służbowego, tak jak chciał. No z drugiej strony, w tym momencie to lekarz, profilaktyk bierze na siebie decyzję co do wyniku badania okresowego i więcej ewentualnych konsekwencji z tym związanych, no i powiedzmy pracownik tutaj ma mniejszy kłopot do zmartwienia, czyli nie pracownik się powinien martwić o właściwy zakres badania, no tylko bardziej się powinien jednak martwić lekarz. No, co z tego wyjdzie, sam jestem ciekaw, natomiast no tak czy owak, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w tej sprawie, jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja, oczywiście zapraszam tutaj do komentarza tego przypadku. No, jeżeli naprawdę się spotkała podobna sytuacja, zapraszam Cię oczywiście też na mojego bloga, tutaj psychotesty.kierowców.pl. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, prywatnie uważam, że jednak badania psychotechniczne dla tego pracownika powinny być zrobione.